Łukaszu, zaczynamy. Słyszeli Państwo, że prowadzę konsultacje bezpośrednie. Zaczniemy od wysokiego C. Marcin ma Państwu wiersz do powiedzenia. Marcin Wolski, bardzo proszę. To może jest kiepski pomysł, ponieważ może ktoś przedstawnie kupi jutrzejszej gazety polskiej codziennie, ale ponieważ jest rzecz a propos, sam jestem ciekaw, jak to się skończy, ale chciałbym to w tonacji weselszy przedstawić. Rzecz się nazywa bajeczka. Straszne rzeczy się dzieją w lesie stumilowym. Sowa i przyjaciele studiem nagraniowym. I wynika z tych rozmów, co były nagrane, że prosiaczek jest świnią, kłapouchy chamem, tygrys chciał się pożywiać biedą społeczeństwa, wylazły kangurzyty sprawki i maleństwa i już jasne, że lasem rządzi wredna klika złożona ze znajomych i krewnych królika. Więc jeśli się przy przecieku szybciutko nie zatka, powędruje do pierdla ta chatka puchatka. Jedno tylko dziś martwi starucha i kajtka, że to nasza ojczyzna, a nie zwykła bajka. Marcin wykazał się dużym optymizmem i założeniem, że żyjemy w praworządnym kraju. W to założenie można było zwątpić dzisiaj, kiedy o 13:45 prokurator generalny Andrzej Seremet pomógł panu premierowi, co ma powiedzieć o godzinie 15, czyli powiedział tak, sprawę Nowaka i o matko, jak ten drugi pan, Parafianowicza badamy, bo to kryminał. Pan profesor Belka i pan minister Sienkiewicz to w ogóle żadnego kryminału nie ma. No i pan premier się tego trzymał i mieliśmy dzisiaj mecz Polski na Mistrzostwach Świata. Jak Państwo wiedzą, Polski nie ma na Mistrzostwach Świata, ale zagraliśmy mecz i dostaliśmy tradycyjne lanie, po którym już nie naród, tylko pan premier oświadczył, Polacy, nic się nie stało. Czyli tradycyjnie, jak dostajemy lanie, to oczywiście sam pan premier dostał to lanie. No bo żeby tak zareagować na ten kryzys, to jest naprawdę sztuka i pewnego typu, może to jest poczucie humoru, ale też duży poziom bezczelności i jednak asertywności. Ja chciałbym zacząć od końca, a potem przejdziemy do tego, co się właściwie zdarzyło, kto za tym stoi i co się może zdarzyć dalej, do jakiejś interpretacji. No to znaczy, że ta współpraca jest teraz obustronna. Ponieważ prokurator generalny jest niezależny, to musi on antycypować i wtedy jest niezależny. Bo gdyby odwrotnie, to byłoby podejrzenie, że jednak jest wydawanie poleceń. A tak antycypuje, prosta sprawa. Więc zacznę od tego końca. A on jest smutny, ponieważ pan premier łaskaw był łżeć jak pewnego typu stworzenie sympatyczne, które wszyscy lubimy. I ja nie będę mówił ogólnikowo, ani się wzmagał moralnie, tylko powiem na konkretach. Pan premier powiedział, że nie ma sprawy pana ministra Sienkiewicza i pana prezesa Belki, ponieważ ustawa była już w ministerstwie, była procedowana, panowie nic nie załatwili. Rzeczywiście nic nie załatwili, ale załatwią. Z prostego powodu. Rozmowa została nagrana w lipcu 2013 roku. Wówczas rozmawiano o tym, jak ma wyglądać nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim i pomoc Narodowego Banku Polskiego dla rządu, żeby on przetrwał. Teraz mamy koniec sierpnia 2013 roku, pojawiają się plotki o dymisji ministra Rostowskiego związane z tym, o czym panowie mówili, czyli domaganiem się Marka Belki, żeby wyrzucić Jacka Rostowskiego. I w tymże sierpniu 2013 roku i na stronach Ministerstwa Finansów istnieje wersja nowelizacji ustawy, której nie ma nawet słowa o tym, o czym panowie rozmawiali. Czyli pan premier kłamie, że w tej formie ustawa była w ministerstwie, bo jej nie było.
Dopiero na początku września Ministerstwo Finansów przysłało swoje uwagi i postulaty, które też się nie znalazły we wrześniu w oficjalnych dokumentach, natomiast znalazły się 22 listopada 2013 roku. Tak jest, taką datą jest opatrzony dokument ze zmianami składającymi się z 13 punktów. Przepraszam, mówię o pewnych technicznych rzeczach, ale one są ważne. A co się stało dwa dni wcześniej? Otóż dwa dni wcześniej, 20 listopada, wyrzucono Jacka Rostowskiego z Ministerstwa Finansów. Czyli ciąg zdarzeń był taki, dokładnie jak panowie rozmawiali, a nie taki, jak mówi pan premier. Jakie znaczenie ma ta ustawa? Panom chodziło o to, żeby Narodowy Bank Polski mógł po pierwsze drukować więcej, po drugie mógł kupować obligacje na rynku wtórnym i żeby coś zrobił z tą wredną Radą Polityki Pieniężnej, która firmowała, czy była autorem sprawozdań rocznych Narodowego Banku Polskiego. Te sprawozdania są o tyle ważne, że przekazują dwa tygodnie po przyjęciu sprawozdania Narodowy Bank Polski przekazuje zysk, dużą część zysku do budżetu państwa. I to są pieniądze ratunkowe. I teraz pokrótce o co chodzi w tej nowelizacji. Otóż ta Rada Polityki Pieniężnej nie była tak skłonna, żeby cały zysk Narodowego Banku Polskiego przekazywać rządowi, żeby on te forse marnotrawił, mimo że tam są różni ludzie, niekoniecznie nam się podobający. Natomiast prezes Narodowego Banku Polskiego, jak słyszeliśmy z tej rozmowy nagranej, był skłonny przekazać te pieniądze prawie w całości. Natomiast Rada była skłonna znaczną część tego przenieść na fundusz rezerwowy, żeby ewentualne ataki na złotego czy wahania kursowe jakoś tam amortyzować. Więc panowie się dogadali, że się radę, powiem to brzydkie słowo, tę pieprzoną radę, która panu prezesowi się nie podobała, wyrolować po prostu z tego składania sprawozdania i w punkcie piątym tych uwag, które Narodowy Bank Polski przesłał do Ministerstwa Finansów, jest właśnie coś takiego. Sprawozdanie przyjmuje prezes i zarząd, a nie Rada Polityki Pieniężnej, czyli jeden krok już mamy w dawaniu pieniędzy rządowi. A po co dawać pieniądze rządowi? Żeby ta wredna opozycja nie doszła do władzy. Drugie złamanie ustawy przez prezesa miesza się w to, żeby nie dopuścić konkretnej partii do władzy, bo partia rządząca musi tę władzę utrzymać. To jest ten jeden punkt dotyczący zysku Narodowego Banku Polskiego. Tam jest jeszcze punkt 11, który mówi o tym, że można drukować pieniądze w prosty sposób, wymieniając je na nowe banknoty. To, co się w tej chwili stało, było obwarowane tym, że prezes Narodowego Banku Polskiego musi podać limity do druku nowych, wpuszczenia na rynek nowego pieniądza. W tym uzasadnieniu zmiany ustawy prezes napisał, że tego się nie da ustalić, ponieważ nie wiadomo, ile jest pieniędzy w obiegu, ile trzeba wymienić, a musi być płynność. W związku z tym punkt 11 tych poprawek tworzy furtkę do wrzucania dodatkowych pieniędzy na rynek, które będą potrzebne rządowi, jak będzie w kłopotach. To jest kolejna furtka. Następny punkt jest taki, że to jest punkt 13, że Narodowy Bank Polski wbrew zakazom traktatu lizbońskiego nie będzie bezpośrednio kupował obligacji czy finansował długu państwa, ale będzie mógł to robić pośrednio, kupując czy sprzedając obligacje na rynku wtórnym. Polega to na tym, że to jest prosta sztuczka. Mamy na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego państwowy w 100% i Bank PKO BP. On kupuje obligacje Skarbu Państwa w imieniu Narodowego Banku Polskiego. Bank to finansuje, wypuszcza na tę sumę pieniądze, powiększa pulę pieniędzy na rynku. Jest kasa, którą można dać rządowi, ministrowi finansów i jest ten deal załatwiony. Czyli w tych nowelizacjach są trzy bardzo ważne sprawy, o których panowie mówili, a które pan premier raczył był zbagatelizować i okłamać opinię publiczną, że nic takiego nie planowano. Otóż planowano i to jest realizowane i zdaje się, że jutro ten projekt będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów, czyli cały scenariusz, który panowie omawiali, jest prawdziwy, jest realizowany, minister Rostowski został wyrzucony, człowiek, reprezentant tego świata finansów, który nie robi kłopotów, znalazł się na stanowisku ministra finansów. To
na konkretnym przykładzie a propos prawdomówności pana premiera i a propos tego, że nie było żadnego scenariusza spisku. Pan premier se kpił z tego, że jest jakiś scenariusz spisku. Otóż nie, ten scenariusz spisku był i on został w dużym stopniu zrealizowany. Jak ta ustawa będzie klepnięta, będzie zrealizowany do końca. A teraz po tym bardzo technicznym wstępie oddam głos kolegom z pytaniem, kto i po co to zrobił? No pytanie, kto i po co to zrobił, a zwłaszcza jego pierwsza część, no jest pytaniem bardzo trudnym, dlatego że no nie zdziwicie się państwo, jak usłyszycie, że ja tego nie wiem. Natomiast można tutaj postarać się o sformułowanie pewnych mniej lub bardziej ogólnych hipotez, które nam pozwolą może nie powiedzieć, kto to zrobił, ale w jakich kręgach należy szukać tego kogoś. Otóż no, snuta jest taka hipoteza, że uczynił to ktoś, że to jest jakiś znak ostrzegawczy, prawda? Kilkakrotnie spotkałem się już z taką tezą, to znaczy, że oto mówię, komuś wypuszczono tutaj takiego jakiegoś szczura jako taką aluzję, że wiemy więcej i że jak nie, no to coś zrobimy. Już odpalimy jakąś bombę atomową. No to jest taka hipoteza. Moim zdaniem to, co zostało odpalone, jest na tyle ciężkiego kalibru, że nie sposób, że trudno mi jest w taką hipotezę uwierzyć. Mi ta sytuacja przypomina bardzo w swoim ogólnym rysie sytuację afery Rywina. W jakim kontekście? W takim kontekście, że jak państwo doskonale wiedzą, treścią prawdziwą afery Rywina było to, że część polskiego kapitału, konkretnie media prywatne, poczuły się zagrożone dążeniem ówczesnego rządu SLD, który był w uderzeniu po wygranych wyborach, do stworzenia własnych mediów, prawda? Mówiąc krótko. I to doszło wtedy do tak zwanej wojny w towarzystwie, jak to określił Adam Michnik. W ramach tej samoobrony Gazeta Wyborcza odpaliła wtedy słynny artykuł, który dał początek tej całej aferze. Teraz ten model działania, który przyjął ten ktoś, kto odpalił sprawę tych nagrań, intuicyjnie pasuje mi do kogoś, kto się broni. To znaczy, to nie jest moim zdaniem takie działanie na pertraktację, to nie jest działanie misterne. To jest działanie kogoś, kto albo został doprowadzony do jakiejś desperacji, albo czuje się po prostu bardzo zagrożony przez coś, co czy to Tusk, czy jakaś część rządu robi. Tu można byłoby szukać i w związku z tym szukając tego kogoś, kto to zrobił, szukałbym na przykład w jakichś grupach biznesowych bardzo niezadowolonych z polityki rządu w jakiejś dziedzinie. To jest na przykład jedna hipoteza. Można szukać hipotezy politycznej. No, padało nazwisko Grzegorza Schetyny. Grzegorza Schetyny, który wykazywał się ostatnio polityczną, no, brakiem mocy politycznej, brakiem woli politycznej, ale zarazem, jeżeli szukać kogoś, kto jest przyparty, może czuć się przyparty do muru i zagrożony śmiertelnie, w sensie politycznym oczywiście, zarazem zna różnych ludzi, ma rozmaite możliwości, w tym związane ze służbami specjalnymi, no to na przykład on. Ale ja nie twierdzę oczywiście, że to on, tylko takich grup i takich ludzi bym poszukiwał.
No jest wreszcie taka hipoteza, która ja wiedziałem z góry, że się pojawi i oczywiście się pojawiła prawie od razu, to znaczy, że jest to działanie rosyjskie. To znaczy, że jest to działanie służb rosyjskich mające na celu, no krótko mówiąc, w sytuacji konfliktu polsko-rosyjskiego o Ukrainę, osłabienie Polski i polskiego rządu przez no, doprowadzenie tutaj do ogromnego zamętu. Nie jest to, jest to hipoteza warta rozważenia, nie jest to hipoteza nieprawdopodobna, ale ja widzę minusy, jej minus. Ten minus jest po pierwsze taki, że kiedy służba specjalna ma takie możliwości, to znaczy, żeby sobie słuchać części rozmów najważniejszych ludzi w państwie, które ona inwigiluje, to ta służba specjalna zrobi wszystko, co można, właśnie żeby nie upubliczniać takich spraw. Znaczy to jest elementarz działania służby specjalnej. Oczywiście nad służbą specjalną istnieje czynnik polityczny i można sobie wyobrazić, że służba specjalna wbrew własnej woli, wbrew własnym intuicjom, własnej naturze jest zmuszona do zrobienia czegoś takiego, bo zapada decyzja, że tutaj no, trzeba iść na po prostu maksymalne rozwalenie tego, co się w Polsce dzieje. Tylko, że to nie zmienia faktu, że to oznacza pozbawienie się tych źródeł, prawda? No bo jeżeli ujawniamy, że możemy coś takiego zrobić, no to jasne jest, że w następnym ruchu możemy, najprawdopodobniej stracimy te możliwości. No i pozostaje pytanie, czy Polska jest rzeczywiście aż tak szkodliwa w tym momencie dla Rosji, żeby takich aktywów, po to, żeby tutaj dodatkowo zamieszać, Rosja się wyzbywała. Ja mam tutaj pewne wątpliwości. Może na tym zakończę tę część. Ja przede wszystkim nie wiem, dlaczego państwo tacy ponurzy jacyś są. Ja tutaj myślałem, że jakoś z przytupem zaczniemy. Przepraszam, że się spóźniłem, ale naprawdę jakiś armagedon z parkowaniem jest, więc szukałem 20 minut miejsca do zaparkowania, bo myślałem, że wszyscy sobie zaśpiewamy na początek. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało i razem. Zacząłem no, od tego, jeszcze. Łukaszu. Dlaczego? No to bardzo dobrze. Bo myślę, że to jest takie optymistyczne przesłanie po dzisiejszym wystąpieniu pana premiera, proszę państwa, wszystko idzie do przodu i nawet proszę zauważyć, że jak się spotykają, najważniejsze spotykają się osoby w państwie w warszawskiej restauracji, to nawet wtedy z troską o Polskę, przy wódeczce, przy śledziku, ale troszczą się o Polskę cały czas. Nie przy śledziku, tylko z policzków nie. Wołowych, ośmiornice, ale śledzik kawior był na z łososia. Nie, śledzik był na przystawkę, ośmiornice były na główne, potem. Więc no to chyba z tego mamy prawo się cieszyć. Myślałem, że chcesz sponować arystokratów. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, które zadałeś, to przede wszystkim chciałem powiedzieć, żeby to nam nie przyćmiło, bo oczywiście takie jest przesłanie i taka jest narracja rządzących, żeby to przyćmiło kwestię tego, co jest na tych nagraniach. I to w tej dzisiejszej konferencji Tuska też było widać. On tam już zaczął używać takiego chwytu, który zresztą był bardzo łatwy do przewidzenia, mianowicie, pewnie to państwo zauważyli, mówił, że no ostrzegam tych, którzy by chcieli wykorzystywać te nagrania na przykład do tego, żeby obalić rząd, niech sobie zadadzą pytanie, z kim w ten sposób współdziałają, więc oczywiście nie powiedział wprost, do kogo chodzi, ale to jest takie, wszyscy wiemy, kogo mamy na myśli, prawda, ci tam stoją i tylko czyhają, co mnie, nawiasem mówiąc, przekonuje do tezy, że wersja rosyjska jest raczej nieprawdziwa, właśnie dlatego, że Tusk się na nią powoływał, oczywiście nie mówiąc Łukasz, wprost, wiadomo, kto za tym stoi. Emanuel Goldstein. No. więc to jest, jeśli chodzi o wersję rosyjską, to tak. Druga sprawa, tu uzupełnię to, co powiedział Piotr, bo widzę, że ma bardzo podobne spostrzeżenie do mojego. Otóż niektórzy moi koledzy stawiali taką tezę w momencie, kiedy jeszcze nie było oświadczenia Tuska, że to jest taka chirurgiczna operacja, która ma Tuskowi dać punkt odbicia do przyspieszonych wyborów. No, widzimy już, że to jest kompletna bzdura. Absolutnie nie tak. Już pomijam to, że przyspieszone wybory są nie w jego interesie i w ogóle nie dałoby się ich w tej chwili zarządzić po prostu dlatego, że to są określone procedury, żeby je spowodować. No musiałaby to być na przykład dymisja rządu i nieudane trzy konstytucyjne kroki powołania nowego, co jest niezwykle ryzykowne w obecnej sytuacji dla Tuska.
No jest jeszcze samorozwiązanie. To samorozwiązanie nie byłoby wystarczającej większości, moim zdaniem z kolei, bo zbyt dużo tam jest osób, które w tej chwili są niepewne swojego dalszego losu. Więc nie, ale co jest jeszcze ciekawe, i to właśnie zauważył Piotr, że ta operacja nie nosiła znamion operacji chirurgicznej. Ona nosiła znamiona przywalenia bombą atomową. Jak się przywala bombą atomową, to nie po to, żeby zniszczyć jeden budynek w mieście, tylko się bierze pod uwagę, że wszyscy oberwą i również osoby postronne oberwą. Z tego powodu nie mamy stuprocentowej pewności, kto był prawdziwym celem tego. Bo może być tak, że celem mógł być Belka, mógł być Sienkiewicz, a mógł być jeszcze w ogóle ktoś inny. Mógł nawet nie być nim Tusk. Natomiast kaliber musiał być użyty taki, być może dlatego, że nie było broni mniejszego kalibru, a może jeszcze z jakichś innych powodów. Nawiasem mówiąc, dokładnie czytając stenogramy z tych rozmów, mam jeszcze taką refleksję, że my w ogóle jako komentatorzy i osoby analizujące politykę chyba popełniamy często błąd polegający na doszukiwaniu się zbyt daleko idących subtelności w tego typu działaniach. Bo proszę zauważyć, proszę sobie wziąć te stenogramy i proszę zobaczyć jeszcze raz, w jaki sposób Belka z Sienkiewiczem mówią o sprawach niezwykle istotnych. Przecież oni nie znają szczegółów, im się różne rzeczy tam mylą. Oni te operacje umożliwienia Narodowemu Bankowi Polskiemu skupowania obligacji Skarbu Państwa rozpatrują naprawdę na najbardziej ogólnikowym poziomie. Więc tutaj nie ma mowy o jakiejś chirurgicznej precyzji. Ja prawdę mówiąc przestaję wierzyć w to, że tego typu działania się też na poziomie tej chirurgicznej precyzji są planowane gdzieś w zaciszach gabinetów. Znaczy to nie wygląda tak, że tam się bierze pod uwagę, no to temu tu spadnie, tu uderzymy w samego Tuska, ale nie oberwie Platforma, jakieś frakcje między sobą walczą i dokładnie badają, kto personalnie może oberwać, kto nie. Między innymi dlatego jest to mało prawdopodobne, że reakcje opinii publicznej też są trudne do tak dokładnego wycyzelowania, czy do tak dokładnego wymierzenia. Opinia publiczna ma pewną inercję. I myślę, że ta inercja w tej sprawie się też objawi, chociaż, pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, kompletnie nie wierzę w to, że to spowoduje jakieś tąpnięcie. Myślę raczej, że właśnie ta piosenka, którą próbowałem Państwa tutaj rozgrzać, będzie motywem i że po raz kolejny się okaże, że ludzie przełkną wszystko. Znaczy ich reakcja, moja teza jest taka, że reakcja tej większości milczącej, która na Ukrainie czy na Węgrzech mogłaby wyjść na ulicę, będzie taka, że wszyscy to złodzieje, trzeba zebrać jak najszybciej pieniądze na wyjazd do Anglii i spieprzać do Anglii, jak najszybciej. I no niestety, no tak wygląda dzisiejsza Polska. Zatem operacja, zgadzam się absolutnie, że operacja dużego kalibru. Jeśli chodzi o Grzegorza Schetynę, oczywiście on się pojawił tylko jako przykład, ale mam wrażenie, że chyba nie, bo chyba, że jako instrument albo jako sprzymierzeniec jakiejś dużo większej grupy, bo jednak sądząc po tym, co do nas wyciekło na temat tych nagrań i tego, jakie jeszcze mogą być dostępne i co jeszcze jest w zanadrzu, wydaje mi się, że to jednak przekracza możliwości jakiejś grupy złożonej z kilku dosłownie osób działających, że tak powiem, na własny interes wyłącznie. Myślę, że jednak najbardziej prawdopodobne jest, że te nagrania zostały zrobione przez jakiegoś typu służby, ale mówiąc służby, nie mam koniecznie na myśli służb państwa polskiego, bo to równie dobrze mogą być na przykład służby ochrony jakieś zupełnie prywatne, które jak wiadomo dysponują również czasem bardzo zaawansowanym sprzętem i bardzo zaawansowanymi możliwościami. I wreszcie jedna rzecz, którą chciałem na koniec zauważyć, a propos tego braku detali, czy takiego bardzo dużego poziomu ogólności, na którym panowie rozmawiali, zabawna rzecz, która dzisiaj się okazała w trakcie konferencji prasowej Donalda Tuska. Otóż proszę zauważyć, że tam padło pytanie o to, o ten bon mot Bartłomieja Sienkiewicza, którym on określił jeden z naczelnych projektów rządu Tuska. Nie wiem, czy mam dużą ochotę zacytować, ale HD i kamieni kupa, no nie mam takiej śmiałości jednak jak minister spraw wewnętrznych, proszę mi wybaczyć. I proszę zauważyć, że Tusk nie wiedział nawet, jak się to jego przedsięwzięcie nazywa.
On nie wiedział, jak się nazywa. Powiedział PIR, bo my zawsze mówimy PIR. Nie wiedział, że to są polskie inwestycje rozwojowe, co pokazuje, nawiasem mówiąc, jaką naprawdę wagę mają te przedsięwzięcia dla Donalda Tuska i jego rządu. Czy po analizie tego, co pan premier mówił, miałem wrażenie, że zostały uruchomione wszystkie służby jawne, bo to, że służby jakieś za tym stoją, wcale nie znaczy, że to muszą być aktualne służby. Służb jest tyle poziomów, które się mijają z sobą, byli, stowarzyszenia, ci komandosi. Wszyscy mają takie możliwości, wszyscy są w jakichś układach, bo handlują bronią, robią duże interesy i tak dalej, więc że Tusk wyczuł, że ma chwilę spokoju. Ma chwilę spokoju, więc może pójść w zaparte, może zostawić Sienkiewicza i może spróbować ogarnąć kryzys na poziomie operacyjnym. Czyli wszystkie służby ruszyły słuchać, podglądać dziennikarzy, czy ktoś gdzieś coś przecieknie. A myślę, że jednocześnie ci, którzy dali te nagrania, dali też rządowi chwilę oddechu, żeby stworzyć kanał porozumienia. Tak jak Hitler się kończył, to Himmler i różni urzędnicy dokładnie tego samego szukali z Zachodem i wszyscy sobie dawali szansę po prostu. Więc teraz dali sobie szansę na znalezienie porozumienia. Ale porozumienia o co? Więc moja hipoteza jest taka, że ci, którzy wynieśli Platformę i Tuska do władzy, po 7 latach ich rządów czują się zawiedzeni, ponieważ to dobrze funkcjonuje przez pierwsze 2-3 lata. To jest wzajemne, my wam pomagamy w kampanii, a potem macie nam załatwiać różne rzeczy. Potem rząd się usamodzielnia i wielu rzeczy nie załatwia, ci się czują rozczarowani. W związku z tym trzeba od czasu do czasu dać rządzącym fangę, w dziób po prostu. I Donald Tusk różne takie fangi otrzymywał, teraz dostał chyba największą fangę w dziób, chociaż po reakcji, jaką zaprezentował, moglibyśmy sądzić, że to było takie małe pyknięcie tylko, a nie żadne duże uderzenie, ale jeśli chodzi o interesy, to było duże uderzenie. I teraz komuś chodzi o to, że tu są jakieś duże interesy do zrobienia. Nie wykluczam, że chodzi tym, którzy forsują przejęcie przez Akron i Wiaczesława Kantora Grupy Azoty, że chodzi o operację z Ciechem, Jan Kulczyk w końcu to sprzeda i tak Rosjanom jakoś skonsoliduje, że tu wchodzą takie międzynarodowe historie, które poznaliśmy, jak Kulczyk w 2002 roku rozmawiał z Ołganowem w Wiedniu i jak opowiadali, jak to ministrowie pomagają w konsolidacji sektora paliwowego, żeby go odsprzedać dużemu inwestorowi, czytaj Rosji, za wielkie łapówki, które pójdą do różnych ludzi i wszyscy na tym zarobią. Więc jeśli istnieje taka grupa interesów, która ma powiązania ze służbami, ma powiązania z byłymi aktualnymi służbami, właśnie międzynarodowymi organizacjami, bankami i tak dalej, to to jest dobry sposób na to, żeby przypomnieć rządowi, żeby nie fikał, bo są pewne interesy do zrobienia. Jak będziecie fikać, to my wam powiemy, jakie jest wasze miejsce i możemy was sprowadzić do odpowiedniego poziomu. Czyli ja oceniam, jak Łukasz mówił, użyto bomby atomowej, ale takiej małej bomby atomowej, której skutki można opanować, chociaż nigdy tego nie można być pewnym. Jeżeli znaczy, mogę jeszcze jedno uzupełnienie, spostrzeżenie, które, za którym nie idzie żadna sugestia, ale myślę, że to spostrzeżenie jest jednak znaczące. Proszę zauważyć, że rozjechała się narracja Pałacu Prezydenckiego z narracją premiera i to rozjechała się dosyć radykalnie, bo wczoraj prezydent powiedział, że najpierw Tomasz Nałęcz wyskoczył z głupim, arcygłupim komentarzem, że nie nagrywa się ludzi przy jedzeniu, ale widocznie przywołany do porządku, potem już zmienił zdanie, a potem była wypowiedź prezydenta, który, no jak rozumiem, już pewnie zapoznał się z całością też tego tekstu, bo podejrzewam, że miał taką możliwość przed nami wszystkimi. No i była to wypowiedź krótka, ale znacząca. Prezydent uważa, że instytucje państwa znalazły się w głębokim kryzysie, zupełnie w innym tonie niż dzisiejsza konferencja Donalda Tuska. Co to oznacza? No, poza tym, że te dwa pałace nie idą po jednej linii, nie wiem, pozostawiam to państwu, ale uważam, że jest to dosyć znaczące i warto się przyglądać temu, jak się będzie Bronisław Komorowski w najbliższych dniach zachowywał, bo poza tą krótką wypowiedzią było jeszcze stwierdzenie, że prezydent oczekuje na wyjaśnienia. No oczywiście może być tak, że dostanie te wyjaśnienia, powie, a nie, to ja się myliłem, to okej, wszystko jest dobrze, no, zanim Piotr powie, to ja tylko krótko, no, jak Marek Dukaczewski występuje w każdej telewizji i mówi, że wojskowi nie mają z tym nic wspólnego, to co to państwu mówi?
No i prezydent mówi to samo. Nie, no bo wiadomo, że gdyby mieli, to Marek Dukaczewski by przyszedł i powiedział, proszę Państwa, to myśmy nagrali, prawda? I to jest nasz sukces. No nie, no Marek Dukaczewski ostatnio występuje w każdej sprawie, także i również w tej. Także tutaj akurat jakiegoś szerokiego znaczenia temu faktowi jego obecności i komentarzy bym nie przywiązywał do tego. Ja mimo wszystko nadal nie mogę się zgodzić z teorią małej bomby atomowej, dlatego że to nie jest mała bomba atomowa. Jak słusznie Łukasz powiedział, to jest, sytuacja jest nieprzewidywalna również ze względu na nieprzewidywalne reakcje społeczne. Przypomnijmy też, że cała rzecz ma miejsce tydzień po pierwszym wstrząsie, jakim było wystąpienie Mariusza Kamińskiego, jego nieoczekiwane efekty sejmowe. Znaczy, krótko mówiąc, ci ludzie, którzy to odpalali, to musieli mieć świadomość taką, że to niekoniecznie musi być kontrolowalne. To znaczy, że to nie jest tak, że prześlemy tu jakiś sygnał i od tej pory w tym momencie Tusk nas zrozumie i załatwimy sobie jakiś nasz mały, znaczy duży, ale jakiś interes na boku, tylko że ryzykujemy, że rozwali się cały układ, a na czym możemy najprawdopodobniej, jeżeli mówimy tu o ludziach załatwiających jakieś sprawy biznesowe, w końcu stracić, prawda? No bo jakoś są oni usytuowani, więc w związku z tym nie wydaje mi się, żeby ta cała sytuacja miała walor pertraktacyjny, tylko to jest, to ktoś po prostu zadziałał na zniszczenie, albo na zniszczenie układu, albo na to, żeby ten układ nie zrobił czegoś, co miał zamiar zrobić, ale nie na zasadzie pertraktacji z nim po prostu, tylko na zasadzie takiego, że osłabimy ich w ten sposób, że na coś już nie będą mieli siły. Natomiast ja, wracając do tego, co powiedział Łukasz, no muszę powiedzieć, że tutaj trudno się nie zgodzić z prezydentem, dlatego że, o czym żeśmy do tej pory nie mówili, ta cała sprawa, niezależnie od tego, o czym ci ludzie mówili, ci nagrani ludzie, to ona niesie z sobą objawy kompromitacji państwa polskiego na dwóch co najmniej odcinkach. Znaczy, o jednym trochę już mówiliśmy, to znaczy mówię o Narodowym Banku Polskim. To, żeby Narodowy Bank Polski otrzymał prawo, możliwość kupowania rządowych obligacji, to nie jest takie straszne. Część banków centralnych ma takie prawo na świecie i z tego prawa korzysta. Natomiast jawne partyjniactwo prezesa banku centralnego, który decyduje się podjąć określone działania, których, jak wynika z kontekstu, w innym wypadku by nie podjął, kierując się motywacją taką, żeby określona partia polityczna nie doszła do władzy, to jest coś kompromitującego i to jest naprawdę coś na pachnącego trzecim światem albo oczywiście wschodem, no ale to nie są nasze wzorce. I jestem przekonany, że to jest ten komunikat w bardzo szczupłym, ale bardzo elitarnym i mającym wpływ na rozmaite rzeczy gronie bankierów centralnych świata zachodniego, że to zostało odnotowane i zostało odnotowane z wielkim niesmakiem i Marek Belka, ale w ślad za tym i Polska w rozmaitych rankingach postrzegania naszego kraju jako kraju zachodniego bądź niezachodniego z woli pana prezesa NBP spadło i to jest bardzo, i to jest ważne i to jest niedobre. Druga sprawa to jest sam fakt tych podsłuchów, znaczy, no, bo też o tym żeśmy jeszcze nie mówili. No proszę Państwa, to, że coś takiego zostało dokonane, że nasza elita w tak prosty sposób daje się komuś, i teraz już wszystko jedno komu, podsłuchiwać, no ja powiem, że ja nie znam takiego precedensu, nie wiem, może ktoś z Państwa zna, ja nie znam takiego precedensu z krajów zachodnich, atlantyckich, z ostatnich, ostatniego okresu co najmniej. I to też nam pokazuje, że gdzieś jesteśmy, prawda? Znaczy to pokazuje, znaczy kiedy Bartłomiej Sienkiewicz mówił, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, on miał na myśli coś zupełnie innego. Ale to wyrwane z kontekstu pół zdania
właśnie zostało widowiskowo potwierdzone przez sam fakt jego upublicznienia, to znaczy tego, że zostało nagrane. To też pokazuje, coś pokazuje, prawda? Pokazuje naszym sojusznikom i pokazuje naszym przeciwnikom i pokazuje rozmaitym grupom interesu. To znaczy, że to państwo jest upiornie słabe, bo pozwala sobie zrobić taką rzecz i ma upiornie niepoważne elity na czele. Ale po 10 kwietnia cały świat wie o tym. Ponieważ nie zdarzyła się w żadnym cywilizowanym kraju taka katastrofa, to świat wie, że ten kraj nie jest w stanie obronić własnego prezydenta. Dlaczego miałby swój bank centralny? Z tym się nie zgadzam, dlatego że świat zarazem... narracja o tym, że... krótko mówiąc, że Lech Kaczyński był prezydentem złym, że zapewne sam kazał lądować i tak dalej, to oczywiście była narracja szkodząca Polsce, ale to było przyjmowane przez sporą część odbiorców zachodnich jako narracja o Kaczyńskim, a nie o Polsce. To znaczy, że teraz zostało, owszem, było coś tego, ale zostało wyprostowane, teraz na czele jest ten fajny Tusk, Polska jest państwem sukcesu, coraz bardziej zachodnim, już bardziej zachodnim od zachodu i tak dalej, i tak dalej. To, co się teraz stało, nie może być w ten sposób, nie może być w ten sposób zinterpretowane. Ale ja myślę, że nie chcę tu tłumaczyć słów Staszka, natomiast ja to odebrałem w ten sposób, że nie mówimy o ludziach, którzy odbierają wyłącznie oficjalną narrację, tylko mówimy o tych, którzy patrzą trochę głębiej, dla których było jasne, co oznaczał 10 kwietnia. Jeśli tak, to zgoda. Tak, a teraz jest potwierdzenie, że żadnych wniosków nie wyciągnięto. Natomiast ja niestety, zgodnie z moim zwyczajem, no muszę się trochę jeszcze nad opozycją poznęcać, bo mam wrażenie, że te materiały, te stenogramy, to jest materiał, to jest źródło, z którego można by wyciągnąć nieprawdopodobną liczbę konkretów. Ja tak czekałem na te konkrety, to znaczy ja bym sobie to wyobrażał tak, że w momencie, kiedy coś takiego się pokazuje, to natychmiast siada zespół ekspertów, w tym prawników i konstytucjonalistów, którzy następnego dnia na konferencji prasowej mówią, proszę bardzo, to jest delikt konstytucyjny. Podsuwaliśmy to wczoraj na Twitterze. To jest delikt konstytucyjny, tutaj mamy złamanie prawa tego paragrafu, tu mamy gotowy pakiet, proszę bardzo, doniesień do prokuratury, które dzisiaj dostarczamy. Wszystko gotowe, elegancko podsumowane, a w trakcie konferencji prasowej Tuska odpowiedni zespół, który działa w sieci, a potem jeszcze następna konferencja, która punktuje jego kłamstwa. Tymczasem co mamy? No mamy blogerów, którzy wykonują społeczną pracę i mamy konferencję, która była przed konferencją Tuska, czyli oczywiście nie mogła jej podsumować. No przepraszam bardzo, ale mnie to wygląda po prostu skrajnie nieprofesjonalnie i niepoważnie. Znaczy, taka postawa opozycji moim zdaniem zakłada, że w tej całej akcji nie chodziło o zniesienie tego układu, tylko o przemeblowanie tego układu. I krótko powiem o jeszcze jednej hipotezie. Całe zaplecze prezydenta Komorowskiego to są dawne wojskowe służby z elementami obecnych wojskowych służb. To są ludzie, którzy są w stanie mieć takie studia nagrań absolutnie wszędzie, albo mieć dostęp do tych, którzy mają takie studia nagrań. I teraz cui bono jest pytanie, kto na tym korzysta? No oczywiście prezydent wciąż nie ma deklaracji Platformy, że będzie oficjalnym kandydatem i że dadzą mu forsę na kampanię. To raz. Po drugie, chciałby mieć większy wpływ na to, na co nie ma wpływu w tej chwili. Po trzecie, w sytuacji takiego kryzysu staje się tym stabilizatorem, do którego wszyscy się zwracają, tak, wszystko jest jeden wielki burdel, ale jest prezydent, który jest ostoją spokoju. Na rok i trochę przed kampanią wyborczą, to jest ogromny atut, na którym można grać. I jeśli ktoś chciałby między innymi wykorzystać takie przemeblowanie władzy, że daje niezgodne z konstytucją, bo to nie polega na tym, że się zmienia konstytucję i daje więcej uprawnień prezydentowi, tylko na swoistej falandyzacji, przepraszam świętej pamięci Lecha Falandysza, ale on to wymyślił, takiej, która daje prezydentowi więcej władzy. I wówczas takie uderzenie w premiera jest oczywiście, najwięcej na tym korzysta prezydent. I to jest oczywiste. Czy wierzymy w to, że taki spisek rzeczywiście się za tym kryje, to jest zupełnie inna sprawa. W polityce liczą się skutki. Ten, kto korzysta i kto ma te instrumenty w ręku, jest realnym graczem. Do czegoś takiego doszło, prezydent jeszcze to zdyskontuje. Na razie
chyba jeszcze zbiera swoje aktywa i w odpowiedni sposób zareaguje, niekoniecznie publicznie, być może zakulisowo. W związku z tym, jak sądzę, opozycja ma świadomość tego, że to nie jest układ do wykolejenia w tej chwili, tylko to jest układ do tego, żeby on zgnił do końca, żeby się zaczęło normalne rozdanie, i opozycja de facto nie chce przedwczesnych wyborów i nie chce wziąć tej masy upadłościowej teraz, gdzie jeszcze Platforma by była w stanie coś ugrać, tylko chce doprowadzić do rzeczywistego przesilenia na jesieni 2015 roku. No tylko, że to jest, ja rozumiem tę logikę, jeżeli masz rację, ale jest to moim zdaniem jednak bardzo ryzykowne, dlatego że przyzwyczaja ludzi, o których już wcześniej mówiłem, że i tak są przyzwyczajeni do łykania, przyzwyczaja ich do tego, że mamy pewien rytuał, to znaczy dzieją się rzeczy coraz bardziej gorszące, rządzący w coraz bardziej bezczelny sposób udają, że przecież nic się nie stało, a opozycja rytualnie pokrzyczy tam złodzieje, bandyci, może zrobią wniosek o wotum nieufności, oczywiście wniosek upadnie i tak jeszcze raz i jeszcze raz. I to jest koło, które sprzyja, cykl, który sprzyja demobilizacji obywateli. Jedno zdanie. Ja nie negowałem tego, że opozycja to powinna zrobić. Sam do tego zachęcałem. Rozumiem. Po prostu wychodzi, mówi tak, to jest złamanie kodeksu karnego w tym i w tym. Nadużycie władzy, protekcja i tak dalej. To jest do Trybunału Stanu, bo to jest złamanie konstytucji. Chodziło tylko o to, że taka może być motywacja. Nikt nie przyszedł z czymś takim, bo uznali, że nawet nie warto tego robić i to jest żenujące. Ja myślę, że taka uwaga, że ostatnie wybory do Europarlamentu, znaczy ja się cieszę z tego, że PiS tam się ledwie o te tam 30 tysięcy minął ze zwycięstwem i że PiS-owi wzrosło, natomiast zarazem no, ma to pewien aspekt negatywny, to znaczy to, że te sugestywne mapy pokazujące, jak w kolejnych eurowyborach PiS idzie z południowego wschodu na zachód i północ, jak odzyskuje kolejne tereny, moim zdaniem podziałały, jeżeli chodzi o PiS, o przywództwo PiS-u, bardzo usypiająco. To znaczy mogły być zinterpretowane jako dowód na to, że krótko mówiąc i tak jesteśmy skazani na sukces. To znaczy, że samo zrobi. Tak, że w naturalny sposób, nie wiem, przeciwnik się wykrusza, załamuje, prawda zwycięża. Sama ona sobie zwycięża, ludzie się do nas przekonywują. Krótko mówiąc, że dotychczasowa polityka, że dotychczasowa taktyka, to wszystko była słuszna, że te rzeczy, o których mówił Łukasz i Staszek również, że one, no w zasadzie to one może są zbędne, dlatego że tak czy owak, dlatego że wygramy tak czy owak. Józef chciał zabrać głos. Dlaczego Rostowski musiał odejść? No bo on nie chciał, znaczy Rostowski nie gra z Narodowym Bankiem Polskim, tylko gra z międzynarodową finansjerą. I jemu jest na rękę, kiedy kupują obligacje ci, którzy inwestują w funduszach, w naszym OFE, w firmach i tak dalej. Bo oni się czują usatysfakcjonowani, na przykład nie atakują spekulacyjnie złotego i tak dalej. Belka, jak widać, i obecny minister finansów Szczurek są zwolennikami tego, żeby nie przyjmować euro, żeby złoty można emitować i żeby działać złotym pobudzająco, zapobiegawczo, kryzysowo, czyli w jakimś sensie. Jak się ma prezesa Narodowego Banku Polskiego, do którego się ma zaufanie i rząd, w którym się jest pewnym, że on działa na rzecz państwa, to te zmiany, które oni proponują, są w wielu wypadkach korzystne. Tylko jeśli się ma kuglarzy u władzy, to one są oczywiście niekorzystne, ponieważ oni mogą zrobić każdy numer. Oczywiście. Znaczy inna przyczyna, dla której Rostowski musiał odejść, to jest taka moim zdaniem, że Rostowski zaangażował się po stronie Tuska, po stronie rządu, stał się frontmanem walki z OFE, którą tą walkę rząd Tuska wygrał i Rostowski wygrał. Natomiast zantagonizował zarazem bardzo szereg liczących się środowisk finansowych i okołofinansowych. I ta cała wycofanie Rostowskiego miało moim zdaniem też taki walor zabrania twarzy, która denerwuje partnerów, która to twarz utrudnia jakieś dojście z nimi do ładu, dogadanie się już po naszym zwycięstwie. To jest trochę tak, jak
No, praktyką służb specjalnych w okresie PRL-u było to, że jeżeli agent jest werbowany na nacisku, ordynarnym nacisku, że coś złego mu się stanie, czy jego rodzinie, czy cokolwiek takiego, to jak już jest tym agentem, a zależy nam tym, żeby dobrze pracował, to się mu zmienia oficera prowadzącego na takiego, który mu się już źle nie kojarzy, prawda? No i troszkę podobnie wydaje mi się było z wycofaniem Rostowskiego. Skąd w tej całej aferze niejaki Latkowski, Sylwester Latkowski, któremu grunt się pali pod nogami i za chwilę wróci tam, gdzie jest jego miejsce, czyli do więzienia we Wronkach, bodajże on tam siedział, pisał do mnie nawet skliwe listy. Bo pytam z tego powodu, że pojawiły się przecieki, że innym redakcjom też proponowano te taśmy. No wiadomo, że Latkowski nie cofnie się przed niczym, bo to jest taki człowiek. Czy to jest bzdura? Czy faktycznie na przykład Fakt, czy inne zainteresowane gazety nie dostały tego typu powodzenia? To jest taka zmyła, którą się robi, zasłona dymna, że wielu dostawało, a jeden opublikował. No, podobno jedyną redakcją, która dostała biznesu. Poza wprost, był Puls Biznesu. Tak. Ale to jest mała gazeta, więc to jest mały kanał oddziału. Proszę sobie wyobrazić, że rynek medialny działa tak, że nie może się to bardzo na lewo ani bardzo na prawo pojawić, bo będzie miało złe oddziaływania. Ten, kto daje taki materiał, musi dać do takiego medium, które jest tak po środku, w rozkroku i które będzie miało odpowiednią skalę oddziaływania. To jest czysta kalkulacja i tu oczywiście pewne tam związki kapitałowe i różne się liczą, ale liczy się przede wszystkim efekt. Żeby nie miało waloru newsu pisowskiego, bo gdyby miało to walor newsu pisowskiego, to w tym momencie na starcie byłoby zdezawuowane przez ogromną większość no, innych mediów, lemingów, no, wszystkich tych uwrażliwionych negatywnie na pisowskość ośrodku. Więc właściwie z punktu widzenia osób krytycznych wobec rządu Tuska powinniśmy być zadowoleni, że to się ukazało właśnie w tej gazecie, a nie na przykład w gazecie, z którą my bardziej sympatyzujemy albo w której pracujemy w naszym przypadku. Józef mówi mi, że musimy kończyć, więc ja taki optymistyczny akcent, bo przez cały weekend pana premiera nie było, jeden tweet pana ministra Sienkiewicza nie było, pan Mewelka dopiero wczoraj wieczorem dał głos, ale opinia publiczna jest wreszcie usatysfakcjonowana. Wreszcie teraz obaj panowie są u Moniki Olejnik, czyli najlepsza część opinii publicznej ma bezpośredni kontakt z zainteresowanymi i to wystarcza, my już nie musimy się niczym, ona zadba o nasze interesy. Staszku, jeśli można, chciałem to skomentować po swojemu, czyli można człowieka, który czyta gazety w nocy między 3 a 5 tylko w internecie, czyli wiem mało i dlatego trochę mnie wstrząsa ta dyskusja. Po pierwsze, to miało być wcześniej, wtedy, kiedy według części prognoz PiS miał wygrać wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego. Jednak był remis, w związku z czym to nie pokazało się od razu. To znaczy, że sprawa jest ważna, ponieważ pomimo tego, że Tusk jakoś i Platforma się uratowały, to zaczęło wychodzić. Po drugie, było przygotowanie. Przygotowanie było bardzo widoczne. Jak 140 ludzi z Platformy w jakimś województwie rzuca legitymacjami, to oznacza, że ma jakiś plan, bo 14 ludzi może nie mieć, ale 140 ma. Po drugie, była najważniejsza rzecz, czyli przegrana koalicji w sprawie uchylenia immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu. To oznacza tylko tyle, że ktoś coś chciał ugrać, tak jak mówił Stanisław Janecki. Ale nie ma racji Piotr Kwieciński mówiąc, że to było jednorazowe uderzenie. Otóż właśnie nie. To jest zaproszenie do pertraktacji. Jeżeli państwo tego nie czytają, to niedobrze, bo to znaczy, że w biznesie kariery nie zrobicie. Przecież to najwyraźniej jest bomba dwuetapowa. Coś zostało pokazane i usłyszane, a coś zostało zapowiedziane. To oznacza, że dla tych, którzy to zrobili, ta pierwsza część jest dość mało istotna. W związku z czym dyskusje na temat tego, na ile to jest tam ważne,
To jest ważne dla normalnego kraju, normalnej opozycji, która robi to, co Stanisław mówi. Robi raport z tego prawny i puszcza go do prokuratury. Ale dla tych, którzy to zrobili, istotny jest etap drugi, zapowiedziany. Dwie nas, czy tam trzy, następne rozmowy. I Stanisław znowu ma rację, mówiąc, że ci, co to zrobili, czekają na reakcję. I teraz nie myślcie, że to jakiś biznesmen zrobił, czy układ biznesowy. Popatrzcie na to, kto się odzywa po tej pierwszym etapie albo przy zagrożeniu drugim etapem. Jeżeli premier dzisiaj coś powiedział, to powiedział to nie na temat pierwszego etapu, tylko drugiego. Premier chce się ubezpieczyć i zapewnić, żeby tego drugiego etapu nie było. A tym drugim etapem są rozmowy Bieńkowsko-Kulczykowe, Kwiatkowskie, prawda? I jeszcze Wojtunikowe, jak pamiętam. No i dlatego ruszyła w miasto ABW dzisiaj już intensywnie przeszukiwać, a to premier powiedział. Pertraktacje nie na tym poziomie, na którym rzecz jest adresowana do premiera, bo to on się odzywa, tego się nie załatwia za pomocą przeszukania. No, to oznacza, że to jest zaproszenie do tej negocjacji, która się nie odbyła i która powinna się odbyć i która się zaraz odbędzie. I proszę patrzeć... Albo się nie odbędzie. Tu będę się spierał. Jak się nie odbędzie, znaczy teraz jest zero-jedynkowa sytuacja. Albo pertraktacje się nie udadzą i te taśmy z następnych spotkań zostaną pokazane i wtedy będzie prawdziwy wybuch. Natomiast jeśli te taśmy się nie ukażą, to znaczy szukajmy w gazetach, jakie rzeczy staną się typu Kulczyk kupuje Ciech, a Ciech sprzedaje komuś i tak dalej. Różne rzeczy raczej w dużym biznesie i to będzie widać. Dlatego, a teraz jest rzecz najważniejsza. Otóż jacyś ludzie, czy środowiska, czy cokolwiek, organizacje i podmioty grają sobie w Polsce na takim poziomie, który może zmieść rząd, nie przejmując się kompletnie opozycją. To oznacza, że ci, którzy to robią, w ogóle nie uważają, żeby opozycja była czymś, co może właśnie nadejść, że ona jest już u władzy prawie, że wystarczy strzelić rząd w głowę i PiS przejmuje władzę. To znaczy, że według tych, którzy to robią, PiS nie jest żadnym zagrożeniem dla nich. Bo przecież oni, tak jak Stanisław powiedział, robią tylko próbę przemeblowania tego, co jest, żadnego remontu generalnego. To jest smutne i dlatego ja bym się tak specjalnie nie cieszył. Dziękuję wam bardzo.